W sobotę w sali kolumnowej gostyńskiego zamku odbyła się kolejna wystawa z cyklu wystaw jednego artysty. Tym razem bohaterką wieczoru była gostyńska malarka i poetka Teresa Wojno. Twórczość artystki skupiła się przede wszystkim na zwyczajach, tradycjach i obrzędach ludowych. Wystawę otworzył burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, dla gości wystąpił zespół Promyki Lucienia. Jak Państwo pamiętają, cykl wystaw rozpoczął się od wystawy, od wernisażu znakomitego malarza, artysty malarza, pana Lojzego Barcerzaka, pana profesora. Następnie to też bardzo zdolna nasza tutaj lokalna artystka, malarka, pani Zenobia Ogrodzińska, która też widzę tu dzisiaj jest. Witam w sposób specjalny z rodziną. No i przyszedł czas tak na kolejnego artysta, kolejną artystkę, panią Teresę Wojno. Oczywiście ten cykl będzie trwał i sukcesywnie takie wystawy, właśnie wystawy jednego artysty, będą się na zamku odbywały. To jest, myślę, dobra myśl, dobry pomysł, bo można wypromować po kolei wszystkich naszych artystów. A bogaci jesteśmy tu w Gostynie, rzeczywiście jest dość grupa, duża artystów, malarzy, jak i też rzeźbiarzy, bardzo zdolnych ludzi. To rzadko się zdarza, żeby w tak niedużym mieście czy średniej wielkości mieście było tak dużo zdolnych ludzi. Oczywiście no jest to wielka dla mnie radość. Właściwie to po to się maluje, żeby przekazać swoje uczucia, swoje postrzeżenia, czy po prostu jakieś prace wyobraźni, bo to artysta każdy musi mieć. Już jako dziecko, mała dziewczynka, po prostu nie szukałam lalek czy piłek, tylko chciałam mieć kredki. To były ciężkie czasy zaraz po wojnie. W końcu się pokazały te kredki na wystawie w spółdzielni. Stały na wystawie dość długo, potem pudełeczko zblakło, a ja tych kredek nie mogłam mieć kupionych. Kupowano mi farby, te się rozlewały, tworzyły brzydkie plamy. Kredki były świecowe, też nierówno malowały, więc niestety, ale nie doczekałam się tych kredek. Dopiero już jak dorosłam, to mogłam sobie takie kredki mieć. I nie muszę się bać jakoś tak przed tą starością uciekać i chorobami, bo jak się wejdzie w świat kolorowych farb, to nie myśli się o tym, że tam coś jeszcze czeka człowieka dalej. Wszystkim tego życzę serdecznie, żeby taką ścieżkę znaleźli swoją, taką właśnie miłą. A na pewno każdy z nas ma jakiś dar, tylko trzeba go odnaleźć. On gdzieś tam jest ukryty, może zapomniany, może w tym pędzie jest gdzieś na bok odsunięty. Uciekaj dziewczyno, chodźcie po wodą, ja ci buci dam.
Karawińska była taką gwarą rubaszną dosyć. I właśnie może ja tak troszeczkę rubaszny powiem tak, to będzie lany poniedziałek. Hej, chobejta siedzie buchy do bramy, bo przyletą tu chłopoki z kubłami. Jedna piscy, druga piscy ucieko, chłopoki dla nich to jest wielka uciecha. Gonią działki, nie darują, łobleją i pod boki się łapią i śmieją. A na płocie kogut pieje, oj pieje, śmigus dyngus, z kogucika się śmieje. W piątek w szkole podstawowej nr 3 spotkali się krwiodawcy i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża. Spotkanie odbyło się przy okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Jak co roku uroczyście wyróżniono najbardziej zasłużonych, choć każdy z krwiodawców zasługuje na podziw. Prezes Andrzej Baraniak oznajmił, iż w tym roku oddano 1000 litrów krwi, co jest świetnym wynikiem. Wyraził również ubolewanie z powodu wyrzucenia krwiodawców z lokalu przy ulicy 3 Maja, gdzie mogli organizować swoje spotkania. Tutaj wśród sponsorów pana burmistrza, pana wójta, nie wymieniłem pana starosty. Też pismo do pana starosty złożyliśmy. No niestety, no jesteśmy przez starostwo przez ostatnie lata traktowani bardzo źle, że tak powiem, i nie boję się tych słów. Na potwierdzenie, od 5 lat w biurze zarządu wyłączono nam energię elektryczną. Wielokrotnie pisaliśmy pismo do pana starosty o przychylne jakieś ustosunkowanie się, prawda? Ponieważ jesteśmy zarządem społecznym i to dzięki Państwu, bo my wszyscy tutaj siedzący oddajemy krew, jesteśmy jedną rodziną, walczyliśmy o to, żeby był punkt i wiele dziś osób czuje się zażenowanych, że nie została oznaczona, nie została wyróżniona. Natomiast wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że my działamy społecznie i pracujemy w domu. W domu, ponoszą wszelkie koszty tego, co nawet się tutaj dziś odbywa. W ramach podziękowania pan starosta 10 listopada wyrzucił nas na bruk. Bez uprzedniego poinformowania nas nawet. Nikt nie zapytał nas, czy po prostu, czy się spakujemy, czy się nie spakujemy. Komisyjnie nas... Weszła ekipa, komisyjnie nas wyniesiono podobno gdzieś do archiwum. Nie wiem, czy jest protokół z tego sporządzony, czy nie. Na pewno nie zostawię tego. W ostatniej chwili, dzięki paniom z punktu krwiodawstwa, wykonałem telefon i tutaj chciałem bardzo podziękować pani Madzi. Poszły i wzięły sztandar, bo byśmy zostali bez sztandaru, bo by nam zamknięto. Nawet nie braliśmy udziału w uroczystościach 11 maja. W lokalu obchodził swoje 30-lecie.
Było bardzo wielu zaproszonych gości. Było 13 pocztów sztandarowych z całej Polski. Byli górnicy, byli kolejarze, prawda? I naprawdę my nie jesteśmy, nie wzięliśmy się, że dziś się skąd wzięliśmy. My jako zarząd rejonowy, tutaj jako Darszycia, 32 lata funkcjonujemy w Gostyninie. Uważam, że nie jest dla nas to na obecną chwilę komfortowa sytuacja. Ktoś no, może zarzucać nam, że nie został wyróżniony, nie został oznaczony. Piszemy o oznaczenia do władz państwowych, o krzyże zasługi. Kiedyś oddało się 25 litrów, krzyż się należał. Takie były zasady, takie były ustawy i tak było. Dziś, no niestety, można oddać 50 litrów, jeżeli się nie ma listy udokumentowanej działalności, potwierdzonej okresowo, nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Ja dla niektórych dawców piszę już po 5 razy i naprawdę twarde wnioski. W tym roku na 5 wniosków nie przyszedł żaden. Płock jest dużo większym rejonem, nie? Jest identyczna sytuacja. To nie jest temat od dziś, to jest temat zaszłości. Najpierw przy modernizacji budynku, gdzie mieliśmy biuro, zdjęto nam tablice informujące o siedzibie zarządu, o siedzibie klubu, zarządu klubu, prawda? Pisałem na ten temat pismo do pana starosty o przywrócenie tego stanu rzeczy, bo było podłączenie licznika dodatkowego, ponieważ było zamieszkanie lokatora, robiono podlicznik. Przy okazji no, pozbyliśmy się energii elektrycznej. Nie będę ukrywał, że no, mamy tam komputer. Mieliśmy, bo w tej chwili już nie mamy, jak wspomniałem, prawda, bo mamy zamknięte, ale nie mogliśmy z tego skorzystać. Myślę, że wiele ludzi mnie zna i nie jestem osobą zawistną, gdzie chciałbym wykorzystać tą wiedzę przed wyborami. Mogłoby to się odnieść personalnie, prawda? Uważam, że starostwo to nie tylko pan starosta, prawda, ale i zarząd. I tutaj no jest to odpowiedzialność, myślę, wspólna, prawda? Andrzej, jak się dowiedziałem o tym, że tak się stało, to zapytałem się dzisiaj jednego radnego, czy rada nie mogła nic na to poradzić. Powiedział mi pan, że niestety nawet nie wiedział o tym, że zostaliście wyrzuceni. Ja dowiedziałem się wstępnie 9. Otrzymałem telefon od pana dyrektora Cicholca z informacją, że ma wejść do tego budynku i robić remont. Natomiast był komisyjnie, otworzył nasz lokal. Zresztą, no nie wiem, tak jak ja bym wszedł do ciebie, prawda? Komisyjnie sobie zajrzał, co ty tam masz, prawda? Uważam to nieuzasadnione, bo choć powinniśmy wcześniej być poinformowani, ktoś by od nas pojechał, udostępnił do weryfikacji, skoro istniała taka potrzeba, prawda? Natomiast my o tym nie wiedzieliśmy. Więc zapytałem, jak to rozwiążemy, prawda? Ponieważ starostwo jest gospodarzem, my z tego korzystamy. Wielokrotnie pisaliśmy pisma odnośnie tego lokalu. Ostatnio nawet była radna, koleżanka, wiceprezes Jolanta była z delegacją, ponieważ ja akurat nie mogłem, bo miałem trudną sytuację w pracy, nie mogłem uczestniczyć. Reprezentowała nasz zarząd u pana starosty, składając pismo odnośnie właśnie tego lokalu. No niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy informacji, dostaliśmy tylko informację, ja dostałem informację telefoniczną po wcześniejszych, tak jak mówię, 10, po rozmowie telefonicznej, że pan dyrektor Cicholc no, spróbuje się skontaktować z panem starostą, jak to rozwiążemy. Tego samego dnia otrzymałem informację.